Poseł Cezary Tomczyk i prezydent Sieradza Jacek Walczak oficjalnie otworzyli pierwszy w mieście park linowy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak naprawdę to nie przecinaliśmy żadnej wstęgi, bo to też nie o to chodzi. Tak naprawdę chcieliśmy zareklamować to miejsce, a swoimi tam poczynaniami u góry chcieliśmy pokazać, że też, że to jest dla wszystkich, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że te obiekty sportowe są dla dzieci. A to jest naprawdę dla wszystkich tych, którzy chcą trochę adrenaliny, i dla dorosłych. Szczególnie przyjemne są te zjazdy, które są jakby nagrodą za ciężkie przeszkody, które się powoli mija, więc mamy jedno i drugie, ale naprawdę wszystkich zachęcamy do tego, żeby tutaj przyszli, spróbowali chociaż raz, a potem sami zdecydowali, czy zabiorą na to swoich znajomych, przyjaciół, bo ja mam nadzieję, że to będzie obieg nie tylko dla Sieradza, ale też dla wszystkich gmin dookoła, bo z tego pieniądze ma miasto i będziemy mogli budować takich obiektów jeszcze więcej. Czas pokaże, czy powstaną podobne obiekty. Park linowy nie miał bowiem szczęścia do wykonawców. Rok trwały poszukiwania firmy, która zdecydowałaby się na zrealizowanie wartej 220 tysięcy złotych inwestycji. Udało się dopiero w 5. przetargu. Pojawiły się jednak kłopoty z wandalami. Niestety nie da się zamontować w parku linowym monitoringu, bo jego elementy zasłaniają drzewa. Jest właśnie jeden problem odnośnie dozoru nocnego. Mieliśmy już przypadki tutaj próby wandalizmu w postaci odcięcia linki i tym podobnych. No myślę, że patrole, jak będą wzmocnione policji, to możliwe, że obronimy się przed tymi wandalami. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, bo obiekt ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta i odwiedzającym Sieradz turystom. Park linowy to dwie trasy, dla dorosłych i dla dzieci. Park czynny jest codziennie, od godziny 11 do godziny 18. Mamy przeszkolonych 7 instruktorów, przepraszam bardzo. Każdego dnia dyżuruje tutaj trójka instruktorów, którzy służą pomocą, a jednocześnie opiekują się wszystkimi, którzy chcą sprawdzić swoich sił na tych linach. Zachęcam do tego, żeby się przejść. Dorosłych zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego parku, który jest za nami, dlatego że jest tak sprytnie pomyślane, że nie jest za łatwy, ale też nie jest za trudny. Czyli do przejścia tak naprawdę przez każdego. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni strój i obuwie. Przyda się też trochę siły i sprytu, żeby pokonać całą trasę. Nie, jedno wystarczy. A drugie można podkreślić. A, dobra. No, i można. To była nagroda. Naprawdę jest to? No, panowie nie mieli kasku, to już byli przejechane czupryny. No to rozgrzewka za nami gdzieś w parku. Gdzie ten? No i teraz proszę na tą ścieżkę tu opowiadać. Gdzie ten zadowolony?